Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić takie czytanie dotyczące relacji, związków, być może związków małżeńskich. Oczywiście zapraszam również wszystkich tych, którzy są tak zwanymi singlami. Czasem po prostu koncentruję się na pewnej tematyce, ale przekazuję to, co mnie się... te informacje, które otrzymuję, tak? Także słuchajcie... pozostawiam pewną otwartość odnośnie tego czytania i nie tylko tego. Macie trzy talie do wyboru. Talia numer 1. Talia numer 1. Talia numer 2. Przepraszam Was, bo światło się tutaj odbija. Zaraz przesunę trochę ten statyw. I talia numer 3. Także wybierzcie sobie którąś z tych talii. Możecie oczywiście wybrać więcej niż jedną. Pamiętajcie, moi drodzy, że... Czekajcie, ja spróbuję to przesunąć trochę. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Nie wszystko musi z Wami rezonować. Zabierajcie tylko to, co do Was przemawia i zostawcie wszystko inne, ok? Dobra, myślę, że możemy zacząć. Zaczynamy od talii numer 1. Tutaj, moje drogie jedynki, odczuwam zmianę. Zmianę. Słuchajcie. Dość mocno też odczuwam energię kobiecą. Ja czasem mówię to w moich czytaniach, bo oczywiście, słuchajcie, te czytania dotyczą i kobiet, i mężczyzn. Jeżeli ja odczuwam jakąś grupę konkretną dość mocno, to ja to będę podkreślać. Ja tutaj odczuwam dość mocno energię żeńską i to mi się pojawiło nie tylko tutaj przy tej królowej kielichów, ale również przy cesarzowej. Przy cesarzowej. Prawda? I słuchajcie, ja tutaj odczuwam Waszą energię. Czyli jest dojrzałość, jest chęć bycia w harmonii z naturą, jest rozpoznawanie tej duchowej strony życia i tej materialnej strony życia i odnajdywanie w tym równowagi, prawda? Jest energia akceptacji, miłości bezwarunkowej, otwieranie się na życie,
otwieranie się na obfitość, manifestacja tej obfitości, prawda? I tutaj słuchajcie, ja odczuwam koniec jakiegoś cyklu. No i mamy cesarza, proszę. Mamy cesarzową i cesarza. Dobra. Dobra, tutaj jest cesarz i cesarzowa. Dość mocno, słuchajcie, tutaj teraz jak patrzę na te karty, pojawia mi się miłość bliźniacza, czyli niektórzy z Was przynajmniej mogą być na takiej ścieżce, słuchajcie. I ja mam wrażenie, że tutaj coś idzie w dobrą stronę. Na pewno jest manifestacja kolejnego etapu. To może być też kolejny etap w tej relacji, prawda? Czyli tutaj, słuchajcie, jest manifestacja tego. Wychodzimy z cyklu, w którym był konflikt. Czyli moje drogie jedynki, to mogło być tak, że Wy byłyście w tym cyklu tutaj takiego chaosu trochę. Dużo konfliktu, dużo nieporozumień, dramaty, prawda? I teraz będzie wchodzenie w cykl dużo spokojniejszy. I to się będzie działo już wkrótce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w rezultacie, i ja już od razu przechodzę do rezultatu, pojawia nam się rydwan. A rydwan to jest energia mocy. Rydwan to jest energia mocy, to jest też energia ruszania do przodu. Czyli idziemy w stronę tego nowego, prawda? Tego nowego etapu, tego nowego rozdziału. Jest to ruch zdecydowany i jest to ruch w energii równowagi. Przyglądnijcie się temu pojazdowi, prawda? Bardzo często w tarocie rydwan jest pokazywany w takiej formie, że tak powiem, niestabilnej, prawda? On gdzieś tam goni do przodu i nie ma tutaj absolutnie żadnej równowagi. Natomiast ta talia przedstawia rydwan w bardzo takiej przepięknej, zbalansowanej formie. Ja tutaj odczuwam, słuchajcie, Was, czyli ruszacie do przodu ze swoim życiem, prawda? Jest ta równowaga, jest ta integracja w Was, jest ta spójność w Was, jest ta równowaga pomiędzy światłem i ciemnością, jest ta równowaga pomiędzy energią żeńską i męską. Tutaj wygląda na to, że Wy wchodzicie w taki stan tej cudownej równowagi i po prostu idziecie do przodu z mocą. I to Wy sterujecie swoim życiem, prawda? To też może oznaczać, że ta relacja, w której jesteście, idzie do przodu. Tutaj coś, słuchajcie, i to nie musi być tak, że Wy znacie tą osobę. To może być tak, że Wy nie jesteście w żadnej relacji. Albo jesteście w jakiejś relacji, od której na przykład odchodzicie i tutaj to pokazuje, że przechodzicie do kolejnego etapu, prawda? Tu nie ma wahania się, tu nie ma wątpliwości, tu nie ma pytań, tu jest stabilność, moc i równowaga i z tą energią idziecie do przodu i tak jak mówię, ta relacja, cała energia tej relacji porusza się do przodu, wchodzi w coś nowego, wchodzi w nowy etap, prawda? Dobra, mówię tutaj, słuchajcie, o miłości bliźniaczej, dlatego że mamy cesarza i cesarzową, czyli słuchajcie, cesarz i cesarzowa reprezentują boską energię żeńską i boską energię męską. Każdy z nas ma w sobie te dwie energie, czyli tutaj dochodzi do równowagi tych dwóch energii w Was i to się manifestuje w świecie zewnętrznym poprzez przyciągnięcie kogoś, kto jest w harmonii z Wami, kto Was w pewien sposób odzwierciedla, prawda? No i tutaj, słuchajcie, rzuca mi się w oczy to przeznaczenie, więc tutaj może być manifestacja relacji, która jest przeznaczona, czyli manifestacja partnera życiowego. Partnera życiowego. No właśnie.
I słuchajcie, ja tutaj bardzo mocno odczuwam energię lustra. Dlatego, że jak ja mam problem z tym, która strona jest dla kogo, to może to oznaczać, że po prostu macie właśnie do czynienia z kimś, kto was odzwierciedla, prawda? I coś takiego ja tutaj czuję, dlatego ta miłość bliźniacza dość mocno się podkreśla w tym czytaniu. Słuchajcie, tu jeszcze jest praca. Tu jeszcze jest praca. 8 monet. Tu jeszcze jest praca. To może być też tak, że niektórzy z was poznają tutaj swojego partnera w pracy albo poprzez pracę. W każdym bądź razie tutaj jest jeszcze praca, jeżeli jesteście już w kimś w relacji, to jeszcze jest praca nad uzdrowieniem tego, co nieprawdziwe, tego, co iluzoryczne, tego, co fałszywe, prawda? Te wartości i te uwarunkowania, które pochodzą z dzieciństwa. Tutaj jest jeszcze proces uzdrawiania, słuchajcie. I mam wrażenie, że to może potrwać, usłyszałam, do 2 miesięcy. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że tutaj mamy 8 monet i 10 monet, czyli brakuje nam 2 monet od 8 do 10, więc mam wrażenie, że tutaj jeszcze ten proces może trochę potrwać. I po waszej stronie znajduje się energia 7 mieczy, czyli wszystko to, co wam nie służy, to, co jest toksyczne, to, co jest manipulacją, to, co jest konfliktem, to, co jest sabotażem. Wy to uzdrawiacie, tak? Wychodzicie z tej energii niezdrowej i próbujecie odnaleźć energię obfitości, prawda? Obfitość. I ta obfitość jest w was. Wy zdajecie sobie sprawę, że to jest w was. I ta obfitość w was manifestuje się w świecie zewnętrznym, prawda? Wasza osoba tutaj jeszcze pracuje też nad jakimś bólem, słuchajcie. I po waszej stronie, i po stronie waszego partnera pojawia mi się ból związany z dzieciństwem. Wydaje mi się, że tutaj jest proces uzdrawiania ran z dzieciństwa. Taki ostatni etap. Słuchajcie, proces uzdrawiania tak naprawdę nigdy się nie kończy, ale mówię o pewnym trzonie. Ja mam wrażenie, że, bo tutaj rzuca mi się w oczy ta młoda dziewczyna, to mi się kojarzy z dzieckiem i mam wrażenie, że tutaj jeszcze jest, zresztą tak samo po tej stronie rzuca mi się w oczy dziecko, jest proces uzdrawiania jeszcze tego wewnętrznego dziecka. Jeśli chodzi o waszą osobę, czy o waszego partnera, to mam wrażenie, że tutaj może być proces uzdrawiania relacji z matką. Bo cesarzowa, która pojawiła się pod spodem talii, ona mnie się też skojarzyła z postacią matki, więc tutaj może być uzdrawianie tego, prawda? Bardzo głęboka rana odrzucenia. Odczuwam taką też, słyszę słowo osierocenie. Osierocenie, czyli słuchajcie, tutaj może macie do czynienia z kimś, kto faktycznie został osierocony, albo tutaj można oczywiście to czytać w takim szerokim sensie, prawda? Czyli takie uczucie bycia osieroconym, prawda? Czyli jest ta rana odrzucenia. I mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze praca, ale to wszystko zmierza w dobrą stronę, bo pojawia nam się karta równowagi. I jeżeli tutaj, wydaje mi się, że ten ból blokował tą osobę od dokonania wyboru. Podobnie jak u was tutaj był, zresztą mamy 7-7. Ważna lekcja, prawda? Ważna lekcja, ale też mistycyzm, duchowość, ścieżka rozwoju duchowego, prawda? Czyli tutaj mamy 2 siódemki. Możecie sobie też sprawdzić 7 i 77 i wydaje mi się, że tutaj wasza osoba też była w pewnym procesie dokonywania wyboru i ten proces dobiega końca. Tutaj nad tą osobą czuwa siła wyższa i przewodnicy i tutaj ta energia
nazwijmy to energia kosmosu, steruje działaniami tej osoby w pewien sposób. Czyli ta osoba otrzymuje informacje, wskazówki, przewodnictwo w różnej formie. I wydaje mi się, że jeżeli był proces, słuchajcie, wybierania, zagubienia, chaosu, braku motywacji być może, tu był jakiś brak wiary też w zwycięstwo albo brak wiary w siebie. To mogło być i po Waszej stronie, i po stronie Waszej osoby. Wydaje mi się, że Wy jesteście troszkę dalej w tym procesie uzdrawiania, bo Wy się pojawiacie jako królowa kielichów i przyglądnijcie się tej postaci. Tutaj jest pewność, tutaj jest opanowanie, tutaj jest ta cierpliwość, to zrozumienie dla drugiej strony, to oczekiwanie z otwartym sercem, prawda? I wydaje mi się, że Wy siedzicie i czekacie. Jesteście w energii cesarzowej, czyli to jest ta manifestacja poprzez pozwalanie. Natomiast wydaje mi się właśnie, że tutaj Wasza osoba mocno walczyła z poczuciem własnej wartości i pewnej niewiary. Czy ta niewiara dotyczyła ich osoby, ich charakteru, właśnie ich poczucia własnej wartości, może brak wiary w miłość, prawda? I jest to związane z dzieciństwem w dużej mierze. W dużej mierze. Ja tutaj widzę tą przygarbioną postać i odczuwam, że to przygarbienie pochodzi od dzieciństwa. I tu był jakiś brak wiary, że coś mogę zamanifestować, że ja na to zasługuję. I bardzo mocno to odczuwam od Waszej osoby. I teraz Wasz partner tutaj dochodzi do pewnego etapu uzdrowienia, pogodzenia się, słyszę, z bólem związanym z matką. Cokolwiek to oznacza, prawda? Tutaj następuje harmonia i to, słuchajcie, pozwala tej osobie ruszyć do przodu pełną parą. Więc jeżeli Wy tutaj na kogoś oczekujecie, to będzie komunikacja. Będzie komunikacja, mam wrażenie, rycerz mieczy bardzo często oznacza komunikację, bardzo często oznacza niespodziewany ruch energii. Może to trochę wnieść zamieszania w Wasze życie, ale tutaj mam wrażenie, że ta energia zmierza w Waszą stronę bardzo szybko, bo rycerz to jest też ruch. Komunikacja. Determinacja też słyszę. I takie odcinanie się tej osoby od tego, co już jej nie służy. I ta osoba pojawia się w energii, zobaczcie, króla kielichów. Prawda? Czyli tutaj jest, czyli mamy i królową, i króla kielichów. Mamy tą głębię, mamy to połączenie duchowe, mamy tą bratnią duszę. Mamy to współczucie, to zrozumienie dla drugiej strony. Słuchajcie, mnie bardzo często ta para kojarzy się z taką czystą miłością. Czysta nie oznaczy tego, że nie ma problemów, że nie ma tej ciemności, prawda? Że nie ma tych momentów bardzo takich ekstremalnych emocji, które nam się kojarzą z emocjami negatywnymi. Nie, ale jest coś pomiędzy Wami, co jest ponad to. Czyli jest ta czystość, która pozwala Wam na pracę ze sobą, bo i z Waszej strony, i ze strony Waszego partnera tutaj jest bardzo silnie czujące serce, bardzo wrażliwe serce, właśnie to zrozumienie dla drugiego człowieka, które zrodziło się również poprzez osobisty ból i Wy teraz, dlatego że Wy to macie w sobie, Wy jesteście w stanie ze sobą pracować, bo jest w Was energia zrozumienia i wybaczenia. Tu jest siła. W sercu jest siła, słyszę. W sercu jest siła. Także wydaje mi się, że tutaj jest jakiś końcowy proces w tej relacji, zanim to ruszy do przodu.
Tu może być też taka niechęć, słuchajcie, odejścia od konfliktu i dramatu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy bardzo dużo kart, które nam o tym mówią. Mamy rycerza mieczy, który jest dość taką gwałtowną energią. Mamy 5 buław i 5 mieczy. Czyli tutaj może być taka trochę niechęć odejścia od tych mechanizmów dramatu, od konfliktu. Może od tego, jak wpływają na nas inni. Czyli tutaj mogła być też taka tendencja kreowania wizerunku w oczach innych. Czyli jestem tym, kim widzą mnie inni. I tutaj to wszystko jest jakby pokonywane i to będzie pokonane. Zobaczcie, król mieczy. Czyli jest to przebicie się przez te schematy, jest pokonanie swoich ograniczeń, jest dostrzeżenie obiektywnej prawdy. I jeżeli, słuchajcie, jeżeli jesteście w takiej sytuacji i poszukujecie w niej jasności, to jej poszukujcie i poszukujcie jej w sobie, bo na tym polega miłość bliźniacza, słuchajcie. Praca nad sobą. I poprzez tą pracę nad sobą zmienia się energia we mnie, bo ja dążę do kompletności i to się manifestuje w świecie zewnętrznym, prawda? Więc wy tutaj poszukujecie prawdy. I słuchajcie, zależnie od tego, w jakiej sytuacji wy się znajdujecie, w ten sposób właśnie manifestujecie tą miłość bliźniaczą czy tą miłość bratniej duszy, prawda? Więc tutaj, jeżeli na przykład jesteście singlami, to pracujecie nad sobą, uzdrawiacie siebie, uzdrawiacie rany z dzieciństwa. Balansujecie się emocjonalnie i podejmujecie decyzję o tym, że od tej pory będzie inaczej i ruszacie do przodu. Jeżeli jesteście na przykład w relacji, która Wam nie służy, która kreuje w Was konflikt, i jest to związane z tym, jak wy pojmowaliście miłość, to też to będzie pokonane, prawda? Ojejku, ale się zrobiło ciemno, poczekajcie, ja tutaj zaświecę światło, bo się zachmurzyło. To wy też to, słuchajcie, jeżeli tutaj jest jakiś konflikt związany właśnie z osobą, z którą jesteście, która też jest odzwierciedleniem tego, jak wy pojmowaliście miłość, no to wy też tutaj będziecie dostrzegać prawdę i podejmować jakąś decyzję o tym, żeby ruszyć z waszym życiem do przodu. I wersja trzecia, którą tutaj czuję najmocniej, to jest to, że wy już z kimś pracujecie, ten proces już chwilę trwa, prawda? Tutaj jest proces uzdrawiania, nad którym wy razem pracujecie indywidualnie i poprzez współpracę i to i dążycie razem do manifestacji tego nowego etapu w waszej relacji. I to będzie taki etap w mocy. W mocy. I ja mam wrażenie, słuchajcie, że jest czas na odrodzenie. To już jest czas. Nie ma z czym zwlekać. Więc jeżeli wy tutaj przedłużacie ten proces w nieskończoność z jakiegoś powodu, to nie ma już na co czekać. Ja mam wrażenie, że to jest takie wołanie z góry, że już jest czas na to odrodzenie, tak? Wychodzicie z energii podświadomości, budujecie swoje życie i relacje w sposób bardziej świadomy. Wydaje mi się, że ta pełnia księżyca, która nadchodzi, może dać nowy początek. Przyjrzyjcie się temu księżycowi. Pełnia, która nadchodzi pod koniec maja, jest pełnią pełną mocy, jeżeli dobrze pamiętam. Mówimy tutaj o zaćmieniu i słuchajcie, no mam wrażenie, że ta pełnia może być ważna. I teraz pamiętajcie, że pełnia, wpływ pełni trwa do kilku, a nawet kilkunastu dni przed i po, prawda? Czyli tutaj, tak jak mówię, ten nowy początek może się manifestować w tej pełni. Dobra, i na sam koniec wyciągnijmy jeszcze, nad czym wy tutaj pracujecie, co uzdrawiacie jeszcze. Taką dodatkową kartę. Przeegzaminuj swoją integralność. Okej. Okay.
i no właśnie, widzicie, to co mówiłam. Dla Was, choć tak jak mówię, słuchajcie, możecie to odnieść i dla Was, i dla Waszej osoby, bo ja odczuwam Wasze energie bardzo podobnie. Numer 11. Przeegzaminuj swoją integralność. Stój, broń swoich przekonań. Broń swoich przekonań. Twoje ja zostało osłabione, co oznacza, że stałeś czy stałaś się wrażliwy czy wrażliwa na wpływ innych osób. Tylko Ty decydujesz poprzez obiektywne, jasne myślenie oraz czucie, co jest dla Ciebie dobre w tej sytuacji. Pozwól sobie na czas, żeby zaglądnąć w siebie, żeby spojrzeć na większy obraz i zapytać siebie, jakie są długoterminowe konsekwencje takiej decyzji. Jesteś zachęcany do tego, żeby przeegzaminować swoją osobistą integralność i pójść w stronę tego, co jest w harmonii z Twoimi ideami. Wybory, których dokonasz teraz, będą mieć wpływ na Twoje życie. Nie tylko tutaj, ale i na życia przyszłe. Jeżeli czujesz, że oddajesz jakąś cudowną możliwość, czy poddajesz tą możliwość, to bądź świadom tego, że nowe szanse i możliwości otwierają się przed Tobą. Czyli tutaj jesteście zachęcani do tego, żeby zachować integralność, czyli tak jak mówiłam, wpływ innych osób. Prawda? Czyli to ja jest osłabione, ja nie wiem, kim jestem, ja słucham innych. I ja nie mówię, żeby nie słuchać. Ale na końcu to Wy zawsze podejmujecie decyzję. Można posłuchać i skonsultować to ze sobą. Czyli słuchać ze świadomością. Nie ulegać temu wpływowi. Bo Wy macie żyć tak, jak Wy tego chcecie. No i druga karta. Słuchaj swoich przewodników. Czyli też to mówiłam już wcześniej, że mam wrażenie, że Wasza osoba, również Wy, dostajecie wskazówki od Waszych przewodników, prawda? W różny sposób to się może dziać. Jesteś kierowany w nową stronę. Twój anioł czy Twoi aniołowie znają najlepszą drogę dla Ciebie i starają się Tobą pokierować. Pamiętaj, że nie jesteś sam czy sama. Ta ścieżka może być inna od tego, co sobie wyobraziłeś albo wyobraziłaś. Ale jeżeli jesteś chętny czy chętna ufać, to otworzy się przed Tobą nowa, otworzy się przed Tobą brama nowych możliwości. Twoi aniołowie pomagają Ci stać się bardziej serdecznym dla siebie i dla innych. I tu jest taka zachęta do tego, żeby spędzić trochę więcej czasu w medytacji i w modlitwie. Żeby skupić się na rozwoju tego wyższego ja. I żeby zrozumieć, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Bo tutaj jest taki proces, słuchajcie, przejścia. Przejścia, widzicie? Przechodzicie z jednego świata do świata kolejnego. Cokolwiek to oznacza, prawda? Cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza. Dobra. To jest wszystko, co ja dla Was mam, moje drogie jedyneczki. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za to, że pojawiliście się tutaj. Zapraszam Was na raz kolejny. Przesyłam buziaki. No i zapraszam teraz wszystkie dwójeczki.
Dobra, dwójki. Ja mam tutaj wrażenie, że kontaktuję się z osobami, które są w jakiejś relacji karmicznej. Tutaj jest jakaś relacja karmiczna, czyli jest jakaś lekcja do przerobienia. Niewykluczone jest to, że dotyczy to relacji małżeńskiej. I tu jest ciągle proces. On może jeszcze trochę potrwać. Numer 8 pojawia mi się bardzo mocno. Słuchajcie, numer 8 to jest dla mnie numer karmiczny, czyli lekcja karmiczna. Może być tak, że kręcicie się w kółko, prawda? Jakby macie trzy ósemki, zobaczcie. 8 mieczy, 8 kielichów, 8 monet. Jest, tu może być taki proces uwięzienia w myślach. Jest jakaś sytuacja, z której nie wiecie, jak się wydostać. I może być to związane, słuchajcie, ze sposobem myślenia. Ze sposobem myślenia. Ja mam wrażenie, że tutaj macie do czynienia z dość trudnym charakterem, który się tutaj objawia w postaci maga. Przyjrzyjcie się tej karcie. Ja osobiście nie lubię tego maga w tej talii, choć oczywiście mag może oznaczać też bardzo pozytywne cechy, dokładnie tak jak każda karta w tarocie ma swoje pozytywne i negatywne strony. Ja dzisiaj widzę tą kartę jako energię trickstera. Tutaj jest jakaś relacja z bardzo trudnym charakterem. Odczuwam taki charakter o wysokim ego, osobowość narcystyczna może być, chęć poczucia kontroli nad kimś, chęć poczucia władzy nad kimś. Słyszę blokowanie, odgradzanie. I tak jak mówię, to jest albo długoterminowa relacja, albo tutaj jest małżeństwo. I teraz, ja mam wrażenie, moje drogie dwójeczki, że tutaj doszło do zrozumienia czegoś, do zrozumienia tej dynamiki ostatnimi czasy. I ja mam wrażenie, moje drogie dwójki, że wy chcecie, że wy tą prawdę dostrzegliście lub teraz dostrzegacie i staracie się wejść, staracie się pójść w stronę harmonii. Ja chcę nawet powiedzieć, że wy staracie się z tego wydostać. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli wy jesteście w relacjach, w których macie do czynienia z osobą narcystyczną, to bywa bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli macie do czynienia z narcyzmem ukrytym. To jest bardzo trudna, no chcę powiedzieć dolegliwość, oczywiście to nie jest najlepsze słowo i również bardzo trudno jest zdiagnozować tak naprawdę taką postać narcystyczną, choć czasem jest to oczywiste, zwłaszcza jeżeli jest to tak zwany narcyz odkryty, ale już przy narcyzmie ukrytym jest to dość skomplikowane, bo tutaj w grę wchodzi ta kompleksowość psychologii, prawda? I słuchajcie, ja mam wrażenie, że wy dostrzegliście i dostrzegacie jakąś prawdę i staracie się pójść w stronę harmonii, wyjść z tej sytuacji. To może mieć też związek, słuchajcie, z tutaj podłożem może być na przykład relacja z ojcem. Tutaj może być też, słuchajcie, pewną blokadą może być jakaś hierarchia wartości, którą wyznajecie. No bo kapłan to jest dogma.
to jest tradycja, to jest właśnie ta hierarchia wartości, prawda? I możemy mówić o takich wartościach przekazywanych nam przez na przykład religię, czy przez kulturę, przez rodzinę, ale to są też takie wierzenia i pewne uwarunkowania, które dzieją się w bardzo dużej mierze na poziomie podświadomym, prawda? Słuchajcie, takie schematy pewnych zachowań czy pewnych wzorców zachowań są przenoszone z pokolenia na pokolenie. One są zakodowane w tak zwanym, ja to nazywam w kodzie genetycznym, są zakodowane w kodzie genetycznym i są przenoszone po prostu w podświadomości. Dopóki ktoś nie uświadomi sobie tych schematów i nie zacznie ich świadomie zmieniać, prawda? I wtedy może nastąpić zmiana, to rzeczywiście nie jest łatwe. W każdym bądź razie tutaj macie, tak jak mówię, blokadą dla Was może być ta hierarchia, prawda? Ta hierarchia wartości, która została Wam w pewien sposób wpojona. Ta sytuacja, w której jesteście, albo sytuacje, bo to nie musi być jedna sytuacja, możemy mówić o cyklu, w którym powtarzacie pewien typ relacji, prawda? I tutaj te sytuacje uczyły Was mocy, karta mocy i zintegrowania się w sobie. Czyli karta mocy, czy karta siły tutaj, ona mówi bardzo często o tym, że uczymy się kontrolować to, co jest w nas niezdrowe. Te niezdrowe zachowania, te niezdrowe reakcje, wszystko to, co jest toksyczne w pewien sposób, prawda? I Wy tutaj w tej sytuacji, czy w tym cyklu, tego uczyliście się. To bardzo duży związek z poczuciem własnej wartości. Nie ma tutaj karty chyba 5 monet. Ale jest, słuchajcie, ja mam wrażenie, że to jest ostatnia, jeżeli jesteście właśnie w relacji z kimś tutaj takim, dość podchwytliwym, to jest ostatnia, ja mam wrażenie, że to jest ostatnia sytuacja, która kończy ten trudny cykl dla Was. 8 mieczy. I teraz, tutaj była też nauka zmiany sposobu myślenia i postrzegania. I to wymagało od Was tej mocy, prawda? To wymagało od Was tej mocy, no bo to jest to wychodzenie poza pewien schemat myślowy. Czyli robię rzeczy inaczej niż do tej pory, prawda? I to nie jest łatwe, bo to się wiąże raz z pokonywaniem tych bardzo głębokich, zakorzenionych w nas schematów, no i też po prostu zrobieniem czegoś, co nie jest dla mnie naturalne, prawda? Czyli tutaj Wy tego uczyliście się i uczyliście się mocy. I teraz tak, ja mam wrażenie, że Wy staracie się z tej sytuacji wyjść, może nawet to komunikujecie, ale są wszelkiego rodzaju blokady. Tutaj nie tylko te blokady, które wynikają z tej hierarchii wartości, prawda? Ale również tutaj wydaje mi się, że ta osoba może Was blokować. Ta osoba Was blokuje. Ta osoba czuje, że ma nad Wami poczucie władzy i kontroli. Karta Rydwanu jest bardzo silną energią. To jest ktoś o bardzo silnym charakterze. I tutaj ja mam wrażenie, że Wy już znajdujecie się na takiej pozycji. Ta Królowa Mieczy. Królowa Mieczy jest bardzo silnym charakterem. Królowa Mieczy przeszła przez wiele bólu, przez bardzo dużo trudnych sytuacji, które ją zbudowały, które zbudowały jej moc. Królowa Mieczy nie kieruje się emocjami, ona widzi prawdę, przebija się przez wszelkiego rodzaju iluzje i tą prawdę komunikuje. Tutaj ja odczuwam w Was taką energię walki. Chęć zawalczenia o siebie. I także tutaj dochodzi, wydaje mi się, albo będzie dochodzić do pewnego starcia. Bo do tej pory, wydaje mi się, ten ktoś miał nad Wami kontrolę. Ale to budowało, to prowokowało w Was to wzrastanie i to
rozwijanie w sobie tej mocy. I wy teraz jesteście w pozycji równej. Czyli ja was widzę tutaj w tej energii królowej mieczy, a tutaj waszą osobę w energii rydwanu. No i właśnie. No i właśnie. Okej, dobra. Byliście, moi kochani, cała ta sytuacja, albo ten cykl, to był cykl uzdrawiania was. Cztery miecze. To jest taka energia trochę stagnacji. To wcale nie oznacza tego, że nic się nie działo, tylko to jest takie wycofanie się trochę. Przyglądanie się temu, co się dzieje, dlaczego się to dzieje. Jakie są motywy tego, że to się dzieje, jaka jest moja postawa, z czego to może wynikać. Czyli taki proces dystansowania się do siebie i do otoczenia. I wy te, ja mam wrażenie, że niedawno to się wydarzyło i pamiętajcie teraz, że czas jest płynny i dla każdego z was ten czas będzie wyglądał inaczej, ale odkryliście, czym jest wolność, albo czym wolność może być. I o tym mi mówi karta czterech puław. Albo to się zadzieje dopiero. I to, ta energia, ona... Wy zaczynacie rozumieć, czym może być dom. I nie mówię nawet, nie, jak mówię dom, to nie mam nawet na myśli pewnej struktury, prawda? Czy rodziny. Chodzi mi o taki dom. Dom w was. O. I wy zaczynacie rozumieć, czym może być dom. Słyszę taką informację i to was pcha w stronę tego nowego. I jaka jest dla was rada? Słuchajcie, idźcie w stronę wolności. Pracujcie cały czas nad sobą. Tutaj odbieram tą energię też jako taką energię wysokich wibracji, czyli to jest bardzo mocno związane z rozwojem duchowym, prawda? Bo takie trudne sytuacje pomagają duszy wzrastać i one tak naprawdę wbrew pozorom budują tą miłość bezwarunkową. I to jest wasze zadanie, wzrastanie. I cały czas w tej sytuacji, słuchajcie, kierujcie się tą energią wyższą. Starajcie się podejść do tej sytuacji z takiej perspektywy tego wyższego ja. I teraz, oczywiście, tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, co się dzieje i warunki, w jakich się znajdujecie, prawda? No bo jeżeli to jest na przykład sytuacja trudna, czy sytuacja, która zagraża waszemu bezpieczeństwu, no to trzeba to wziąć pod uwagę. Czasem trzeba użyć pewnego sprytu. Ale starać się robić to z takiej pozycji wyższej. I przeszkodą jest jeszcze, słuchajcie, takie wasze trochę wahanie się. Czyli, słuchajcie, ja mam wrażenie, że wy już macie w sobie tą królową mieczy, wy już macie tą jasność, wy już znacie tą prawdę, ale jeszcze gdzieś tam jest trochę tej niepewności. Jeszcze gdzieś tam zadajecie sobie pytania. Jeszcze nie odczuwam takiej stuprocentowej pewności, że wy tutaj chcecie się od czegoś odciąć. Tu jest jeszcze ten proces. I dlaczego mówię, że ten proces jeszcze jest? Bo mamy 8 monet, a 8 monet w rezultacie to jest cały czas praca. Czyli ja mam wrażenie, że tutaj jeszcze ta relacja może trochę potrwać, bo tu mogą być jeszcze lekcje do przerobienia. Tu jeszcze może być coś do zrozumienia. Ale wy już zastanawiacie się, wy już widzicie tą bramę, prawda? Która prowadzi was do czegoś nowego. Wy jesteście bardzo blisko tego. Bardzo blisko tego. I podobnie jak przy numerze 1, to może być tak, że numer 2 jest ważny, czyli 2 tygodnie, 2 miesiące jeszcze tutaj może to potrwać. Powiedziałabym, że raczej 2 miesiące niż 2 tygodnie. I tak znowu, jak to ja zazwyczaj powtarzam, nie trzymać się tych ram czasowych. W każdym bądź razie wy pracujecie jeszcze z cieniem. Ta sytuacja zmusza was do pracy z cieniem. I będzie, i chcę powiedzieć, pracujecie tutaj nad tym, ale mam wrażenie, że to was zmusza od odejścia
od tego, co budowało Wasze poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Słuchajcie, czasem takie relacje toksyczne, one są niezdrowe, one są dla nas niedobre, one są w pewien sposób niszczące, ale to jest coś, co my znamy i to bardzo często pochodzi z pewnych schematów, których nauczyliśmy się na przykład w dzieciństwie, prawda? I teraz to jest dla nas niezdrowe, ale my wiemy, jak się po tym poruszać. I dlatego, że my wiemy, jak się po tym poruszać, to buduje to poczucie bezpieczeństwa w nas. I Wy teraz jesteście w procesie, chcę powiedzieć, odchodzenia od tego, co toksyczne, czyli budujecie swoją moc. 9 monet to jest energia niezależności, samowystarczalności, czyli tak jak mówiłam, mam wrażenie, że tutaj łączę się z kimś, kto jest w relacji niezdrowej, toksycznej, albo z kimś, kto był w cyklu właśnie takim i teraz jest zakończenie tego i wychodzenie z tego i dążenie do energii samowystarczalności, niezależności, rozpoznawania swojej wartości, bycia w obfitości, prawda? Bo taka jest energia 9 monet. Bo taka jest energia 9 monet i tu mamy kartę wieży, król kielichów. No i wygląda na to, że to, czego nie wiecie, to, że idziecie w stronę miłości cudownej. Król kielichów jest królem bardzo łagodnym. Tutaj jest otwarte serce, empatia, zrozumienie dla drugiego człowieka. I tu będzie równowaga. I tu będzie równowaga. I tu będzie równowaga. Czyli mamy króla kielichów i mamy króla buław. No i rycerz monet, czyli coś, co do Was zmierzało przez bardzo długi okres czasu. Coś, nad czym Wy pracowaliście. Ale to się zadzieje dopiero, jak Wy tutaj zakończycie ten toksyczny cykl. I słuchajcie, powiedziałam 2 miesiące, pod spodem talii mamy kartę słońca, czyli energia lwa, czyli sierpień, teraz mamy czerwiec, lipiec, sierpień, no właśnie, 2 miesiące. No i cesarz tutaj wskazuje nam na partnera życiowego, również na Waszą energię, czyli cesarz to jest stabilność, asertywność i stawianie granic. Czyli Wy dwójeczki tutaj dążycie do tej energii niezależności. I kończycie jakiś cykl, macie 2 dziewiątki. Dobra, co jest tutaj do wyleczenia? Zaglądnijmy do kart jeszcze. No właśnie, zobaczcie. Pokaż sobie szacunek. Obdarz siebie szacunkiem. Obdarz siebie szacunkiem. Czyli tutaj ten cykl uczył Was miłości do siebie, szanowania siebie, stawiania granic. 29. Jest czas na to, żeby poznać Twoje wewnętrzne ja. Szacunek do siebie wymaga tego, żeby słuchać cyklów Twojego ciała oraz Twojego wewnętrznego głosu, jak również rozróżniać, które relacje, które zachowania, jakie środowisko, jakie jedzenie i picie, jaka praca są dla Ciebie zdrowe. Szacunek do siebie pojawia się w momencie czy w świecie myśli i uczuć, które są podnoszone do wyższych poziomów. To właśnie wtedy rozpoznajesz trzon Twojego bytu. Że jesteś nie tylko ciałem, ale i duszą. Co Cię powstrzymuje od miłości do siebie? Co Cię powstrzymuje od szacunku do siebie? Czy to są właśnie te osobiste przekonania, które rozwinąłeś czy rozwinęłaś w czasie dzieciństwa? Takie przekonania jak bycie niechcianym, jak bycie niewystarczająco dobrym, jak niezasługiwanie na miłość. Czy bycie niewystarczająco mądrym. Takie wierzenia mogą pogłębiać sabotaż samego siebie oraz powątpiewanie w samego siebie. Jest czas na to, żeby zidentyfikować, co nie działa w Twoim życiu i co Cię krzywdzi. I ta refleksja również nad sobą pozwoli na transformację zagubienia i niepewności
w głęboką wiedzę o sobie. Czyli tutaj, słuchajcie, jest proces pracy z cieniem, integracji cienia i odchodzenia od tego, co niezdrowe i toksyczne. No właśnie. Jeszcze tylko chciałam... No, 9 mieczy. Praca z cieniem i manifestacja czegoś nowego. Czyli tutaj będzie odwracanie się od tego, co niezdrowe. Poprzez właśnie pracę z cieniem. Uzdrawianie siebie pozwala na wpuszczenie światła do środka, które się później manifestuje w świecie zewnętrznym. No i to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie dwójeczki. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się tutaj. Zapraszam Was na raz kolejny. Przesyłam serduszka. No i teraz zapraszam do czytania trójeczki. Trójeczki. No dobrze, moje drogie trójeczki. Ja tutaj dostrzegam jakiś nowy początek. Manifestacja nowego początku. Może się to zadziać w pełni księżyca. Zwycięstwo. Zwycięstwo, dobra. Tutaj widzę, że rozpoczyna się jakaś nowa ścieżka dla Was, moje drogie trójeczki. I myślę, że to jest z kimś. Tak jak mówiłam, ja w tej karcie dostrzegam księżyc, więc to może się zadziać, manifestacja tego może się zadziać w czasie najbliższej pełni, pod koniec kwietnia, nie do końca, przepraszam, maja, nie do końca pamiętam, którego dnia to się będzie dziać. W każdym bądź razie będzie to taka bardzo, że tak powiem, wpływowa pełnia i tutaj może dojść do manifestacji właśnie czegoś i zwycięstwa, prawda? Bo ja odczuwam jakiś tutaj
Konflikt to może jest zbyt duże słowo, aczkolwiek słyszę konflikt i separacja. Nie chodzi nawet o taką separację fizyczną, choć to też może być tutaj wzięte pod uwagę, ale odczuwam jakieś takie nieporozumienie między Wami. Jest jakaś blokada. Jest jakaś blokada. I to może być związane ze zrzuceniem jakiegoś ciężaru. I z Waszej strony, i ze strony Waszej osoby, choć mam wrażenie, że to się bardziej tyczy Waszej osoby. Jeżeli musicie, to oczywiście czujecie, że musicie, no to odwróćcie rolę. Mam wrażenie, że Wy jest... Jak ja odbieram Waszą energię trójeczki? Ja odczuwam, że Wy jesteście gotowi na utworzenie tej relacji. Wy jesteście pełni entuzjazmu, pokazujecie się jako rycerz buław. Czyli tutaj jest moc, jest wiara w siebie, jest chęć działania, jest chęć doprowadzenia tego do manifestacji. Tutaj jest charyzma, tutaj jest czar, tutaj jest wigor. Ja odczuwam Was moc, że Wy tego chcecie, że Wy idziecie w tą stronę, Wy idziecie w stronę tego nowego początku. Tak, po drugiej stronie mamy asa monet. Czyli manifestacja tego nowego początku w świecie fizycznym. Tutaj jest jakaś oferta, realna oferta ze strony tej osoby. Możemy mówić nawet o partnerze życiowym. Karta cesarzowej. Ale jeszcze tutaj jest jakiś opór po drugiej stronie. I to Was, słuchajcie, wprowadza w taki stan zwątpienia trochę. Odczuwam u Was moc, że Wy chcecie, cała Wasza energia idzie w tą stronę, ale dlatego, że Wasz partner tutaj blokuje jeszcze ten początek z jakiegoś powodu, to Wy czujecie taką energię bezsilności. Słyszę coś takiego. Nie możecie nic zrobić, tylko czekać. I nie w takim sensie, że tutaj nic nie robić absolutnie, tylko wydaje mi się, że ta relacja wymaga jeszcze pewnego procesu, jeszcze jakiegoś czasu. I tutaj odczuwam, wiecie co, z Waszej strony, nie tylko takie poczucie bezsilności, ale też mam wrażenie, że boicie się w tej relacji tego, że ona się nie zamanifestuje. Że Wy tutaj powtórzycie jakiś cykl związany z tym rycerzem buław. Czyli rycerz buław, słuchajcie, jest energią taką bardzo fajną, charyzmatyczną, ale jest dość niestabilną. Czyli bardzo często rycerz buław jest taką postacią, która pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Czyli mogliście wchodzić w takie sytuacje, w których mieliście do czynienia właśnie z osobami, które coś obiecywały, a później się wycofywały. Coś obiecywały, a później się wycofywały. I to jest Wasza obawa, mam wrażenie, że Wam się wydaje, że w tym nowym początku jest jakiś podstęp. I Wy tak trochę czekacie z tą wiarą, z tą odwagą, prawda, z tą nadzieją, z tym światłem, ale to jakby się zatrzymało i to wprowadza w Was ten stan takiego trochę, słyszę, bezsensownego oczekiwania. Ja chcę powiedzieć, słuchajcie, że w tej ofercie jest, to jest oferta serio, bo As Monet mówi mi o tym, że tutaj jest realna szansa na stworzenie tego. Jest w tym obfitość, przyglądnijcie się w tym słonecznikom, ale jeszcze tutaj ta osoba z czymś walczy. Tu może być problem z poczuciem własnej wartości. Tu mogła być też taka sytuacja ze strony tej osoby, w której być może ta osoba była w jakiejś relacji wcześniej
I tutaj nastąpiło jakieś duże rozczarowanie. I poczucie wartości waszego partnera dramatycznie spadło. Tu może być też jeszcze jakaś relacja, nieprzepracowana relacja z matką. Czyli wszystko to, co się działo do tej pory, również relacja z wami w pewien sposób może odzwierciedlać więź z matką w jakiś sposób, nad którą ta osoba cały czas pracuje. Także tutaj jeszcze jest taka dość ciężka energia po stronie waszej osoby, aczkolwiek tutaj jest ten realny początek. Tutaj jest ten realny początek. I wy, słuchajcie, manifestujecie w tym momencie energię harmonii, radości i pojednania. Może być tak też, że ta sytuacja zawiera w sobie energię trzecią. Słuchajcie, energią trzecią nie musi być ktoś. Tutaj może być faktycznie ze strony tej osoby, mam wrażenie, odchodzenie od kogoś i to może być odchodzenie od kogoś, kto jest jeszcze w ich życiu w takim sensie fizycznym, ale to może być też jeszcze trzymanie się pewnego bolesnego doświadczenia, prawda? I to doświadczenie samo w sobie staje się blokadą i tą energią trzecią. Czyli pamiętajcie, energia trzecia nie zawsze oznacza osobę. Jeżeli tutaj macie do czynienia z kimś, kto jest w jakiejś relacji, to mam wrażenie, że tutaj jest trochę ciężko z zakończeniem tego. Ja mam wrażenie, że ten obecny partner czy partnerka waszej osoby nie bardzo niechętnie podchodzi do tego rozstania. Tutaj mogą się pojawiać jakieś komplikacje, aczkolwiek wydaje mi się, że nastąpi poddanie się ze strony tej, tutaj, tej postaci i nastąpi uwolnienie tej przestrzeni dla was, prawda? Czyli tutaj jeszcze dostrzegam jakieś komplikacje, ale jest manifestacja tego nowego początku i pojednania, chcę powiedzieć. As buław to jest karta, która znajduje się w pozycji rady, czyli słuchajcie, otwórzcie się na ten nowy początek, tak? Tutaj następuje jeszcze zrzucanie jakiegoś bagażu, czyli o tej osobie, czyli o waszym partnerze potencjalnym już tutaj opowiedziałam historię. Z waszej strony ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o jakieś odpuszczenie. Czyli wy może zbyt mocno trzymacie się tutaj waszego partnera w taki sposób toksyczny. Jeżeli tak jest, to należy tą energię zmienić na energię otwartości, czyli nie trzymać się tego toksycznie, nie wchodzić w taką energię bezradności i depresji, tylko starać się żyć swoim życiem, poszukiwać radości i uwalniać się od tego nacisku, otworzyć się na tą relację, otworzyć serce, prawda? Ja na ciebie czekam, ale żyje swoim życiem. I to, słuchajcie, już samo w sobie, to nie jest łatwe, ale to otwiera pewną przestrzeń. I wy, słuchajcie, ja mam wrażenie, że w rezultacie jest zwycięstwo i manifestacja tego, bo mamy pazia monet. Paź monet to jest też paź, który się uczy. Czyli tutaj w tej relacji będzie nauka. Będziecie stawiać świeże kroki. Będziecie kierować się nową wiedzą. Tutaj jest wymagana nauka. Cokolwiek to oznacza i co jest przestrogą 7 buław, czyli 7 buław może oznaczać taką energię rywalizowania, czyli słuchajcie, jeżeli jest tutaj na przykład energia trzecia i wy w jakiś sposób wchodzicie w rywalizację, to może właśnie to wycofanie się z tego może uczynić cuda, czyli wy tutaj możecie być w takiej energii, jesteście przyzwyczajeni do rywalizowania. Ja bardziej tutaj odczuwam takie złożenie broni. Złożenie broni. Czyli takie odpuszczenie. Nie takie odpuszczenie, że wy poddajecie się i wy już tej relacji nie chcecie. Tylko chodzi mi o ten nacisk. Nie naciskać, wycofać się, odpuścić. Wziąć oddech, głęboki oddech. I pozwolić na przestrzeń. I pozwolić na to, żeby to się samo z siebie zamanifestowało. Bo wygląda na to, że wy manifestujecie tutaj pojednanie. Więc jeżeli jest separacja, cokolwiek to oznacza, to tu będzie pojednanie, mam wrażenie.
Jest w tym pewien smutek, jest w tej relacji pewna ciężkość. Tu dojdzie do manifestacji, ale to nie jest taka manifestacja w skowronkach. To jest taka manifestacja, trochę jest tutaj jakiś smutek. I wydaje mi się, że to pochodzi ze strony tej osoby. Ona kończy coś bardzo trudnego tutaj. I to powoduje pewne zmęczenie. I zanim dojdzie do tej takiej pełnej radości, to wymaga pewnego czasu. A u Was, chcę powiedzieć, jest wymagana cierpliwość. Jest wymagana cierpliwość. Ta osoba, tak, dąży do niezależności. 9 monet. To jest energia bardzo często osoby niezależnej, samowystarczalnej, może symbolizować singla, czyli jeżeli tutaj jest jakaś relacja, to ta osoba dąży do niezależności. 9 monet może też oznaczać właśnie takie uczucie mocy, czyli ta osoba buduje w sobie moc po tej stracie, która tutaj się stała. No, a Wy uczycie się w tym wszystkim nowej świadomości, czyli dla Was tutaj też jest lekcja, słuchajcie. Uczycie się też się uczycie mocy. Odchodzicie od od takich energii iluzorycznych. Staracie się rozróżnić to, co jest prawdą, a to, co jest iluzją. Aha, jeszcze tutaj. Dobra, mam jeszcze trochę okej, król buław, dobra. Czyli tutaj jest proces dojrzewania, słuchajcie. To może być też tak, że faktycznie byliście i jesteście w sytuacji, w której ktoś pojawia się i znika, pojawia się i znika, pojawia się i znika. Słuchajcie, to jest pewien mechanizm obronny. I teraz Wy tutaj jesteście w procesie i tu jest proces dojrzewania ze strony tej osoby. Tu może być lęk przed relacją, tu może być lęk przed stabilnością, tu może być niewiara w miłość. Może to pochodzić z dzieciństwa, czyli na przykład relacja rodziców przebiegała tak, a nie inaczej i ona po prostu pokazywała dziecku, że no, miłość może nie istnieje, prawda? Czyli pojawiło się takie wierzenie. Tu mogła być też jakaś bolesna sytuacja czy relacja z poprzednim partnerem i stąd też jest niechęć tutaj do stabilności. Ale ta osoba, bo mamy i rycerza buław, i króla buław, czyli ta osoba uczy, jest w procesie zdobywania mocy i dojrzewania. I tutaj mam wrażenie, że ta relacja się zamanifestuje. Zamanifestuje. A Wy tutaj, Waszym zadaniem jest odpuszczenie. Odpuszczenie. I Waszym zadaniem jest stanie się liderem Waszego własnego życia. Czyli Wy podejmujecie decyzje w mocy i decyzje, które są dobre dla Was. Myślę, że od czerwca do kwietnia następnego roku może dojść do manifestacji tej relacji. Czyli mamy dość długi przełom czasowy, ale tak jak mówię, ram czasowych nie trzeba się trzymać zbyt mocno. Wyciągnijmy jeszcze kartę dla Was tutaj, dodatkową dla Was. Ok, jest proces transformacji i dobra, okej, dobra, słuchajcie, tutaj, tak jak mówię, Wy przechodzicie przez transformację, już Wam czytam tą kartę, numer 6, żeby żyć w pełni, musisz zrozumieć śmierć. Śmierć rozumiana jako transformacja, no chyba, że dla kogoś z Was tutaj mówimy o takiej śmierci w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Y,
przeczytam tylko część z tego, bo to jest bardzo długi opis. Ogólnie, słuchajcie, jest tu mowa o transformacji, która się dzieje każdego dnia. My cały czas przechodzimy przez proces umierania i rodzenia się. Tutaj jest taka zachęta do tego, żeby się nad tym zastanowić, żeby dokonać pewnych refleksji, bo właśnie ten proces umierania i narodzin odkrywa nam sekret życia. I teraz jest takie ostrzeżenie, że będziecie przechodzić przez taki bardzo duży proces oczyszczania. Albo to się już, ja mam wrażenie, że to się już działo i to cały czas jeszcze jest. I w tym procesie pewne ambicje, również takie materialne, zaczną odpadać i będą wzrastać takie aspiracje duchowe. W tym procesie twój lęk śmierci ma możliwość transformacji w zachwyt życia. Okej, dobra, jesteś również zachęcany do tego, żeby popatrzeć na takie destruktywne przyzwyczajenia i zachowania i poczynić pewne pozytywne zmiany w twoim życiu. Ignorowanie tych informacji może mieć poważne konsekwencje w twoim życiu. Czyli tutaj chodzi o to, słuchajcie, żeby pozwolić sobie na zmianę tych zachowań. Coś musi być odpuszczone, żeby to mogło się zamanifestować. Również z waszej strony, bo blokada jest po obydwu stronach. I tutaj jeszcze może być informacja dla kogoś, słuchajcie, z was. Jeżeli niedawno odszedł członek rodziny albo przyjaciel, czyli odszedł do innego świata, to ta osoba przesyła wam swoje myśli i uczucia. Ta osoba jest z wami i was błogosławi. No i teraz słuchajcie, co się pojawiło po stronie tej osoby. Zobaczcie, przestań łamać kontrakty. Czyli wy, mam wrażenie, że wy tutaj podpisaliście może kontrakt, jeżeli wierzycie w życia przeszłe, może po prostu ta relacja miała dojść do skutku i ta osoba ciągle łamie obietnicę. I z czego to wynika, słuchajcie? Z bólu. Unlock your heart. Otwórz swoje serce. Zobacz, ona idzie w waszą stronę, ale się bardzo tego boi. Dlatego jest to wycofywanie się. Czyli pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Jest wycofywanie się, bo tutaj jest jeszcze uzdrawianie jakiegoś bólu, tak? I ja wam przeczytam tą kartę 35. Ona mówi o tym, że ból może oczyścić drogę do głębokiej mądrości. Jeżeli cały czas chronisz siebie od zranienia, to zatrzymujesz siebie przed doświadczeniem intymności, delikatności, łagodności i świętości relacji. Kiedy takie chronione serce się otworzy, pojawia się ból, smutek, lęk, odrzucenie, złamanie. Ale należy otworzyć się na słuchanie siebie, na ufność i na podążanie za tą mądrością serca, które przeżyło ból. Bo po drugiej stronie tego jest ciepło, pokora, współczucie i bezwarunkowe działania. Nie pozwól na to, żeby duma i zranienie i lęk zamknęły cię przed najbardziej exquisite, taką wyrafinowaną częścią ciebie, tą wyższą, tym wyższym ja. Zacznij słuchać siebie i pozwól na to, żeby twoje serce cię prowadziło do wiedzy o sobie, do intymności i do intymności z drugą osobą, za którą tęsknisz. Pozwól na miłość. Czyli tak jak mówiłam, słuchajcie, tutaj jest proces manifestacji, ale to nie jest łatwe. I wy teraz jesteście w procesie transformacji. Wy teraz jesteście w procesie transformacji.
No właśnie. No i to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie trójeczki. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za to, że pojawiliście się tutaj. Oczywiście zapraszam Was na raz kolejny. W ogóle dziękuję wszystkim za to, że pojawiacie się na moim kanale, że subskrybujecie, zostawiacie komentarze, lajki, nie lajki, że się angażujecie. To wszystko pozwala mi rozwijać mój kanał i moją pracę. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam na raz kolejny. Cudownego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!